Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża i Matka Nasza. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże miłosierny, łaskawy Ojcze, okaż nam dzisiaj miłosierdzie i zwróć ku nam oblicze swoje. Albowiem wszyscy zgrzeszyliśmy i potrzebujemy Twojej łaski. Każdego dnia dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość, że znosisz nas, grzeszników, tak długo i czekasz, aż się upamiętamy i zwrócimy ku Tobie. Ojcze, nie zwlekaj, zwróć się ku nam tak szybko, jak się da, bośmy bardzo utrapieni i strudzeni. Błagamy Cię dzisiaj, okaż łaskę nam, nędznikom. Patrzymy dookoła nas i widzimy chaos, który się dzieje w tej chwili na świecie. Widzimy, jak ludzie oddalają się od Ciebie. Prosimy Cię, pozwól nam uratować tak wiele dusz, ile jeszcze da się uratować z tego świata, który chyli się ku końcowi. Wiemy, że z przyjściem Pana Jezusa na świat 2000 lat temu rozpoczęły się dni ostateczne i każdy nasz dzień jest policzony. Wiemy, że schyłek dni jest bardzo blisko. Dlatego, Ojcze, z utęsknieniem wyczekujemy ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyczekujemy Go z nadzieją. Wiemy, że wszystko zostanie odnowione i będzie tak, jak zaplanowałeś, jak było na początku stworzenia. Wiemy, że uwolnisz nas od grzechu, od nieprawości, od bólu, od płaczu. Dlatego dziś wołamy: przyjdź do nas, Panie Jezu. Amen. Zaufaj Jezusowi, słuchając słów Jezusa i wierząc temu, który Go posłał, a staniesz się posiadaczem życia wiecznego. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.